Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tę ostatnią niedzielę, która jest ukoronowaniem roku liturgicznego, czytania opowiadają nam o Jezusie Chrystusie, posługując się dwoma wielkimi obrazami. Obrazem pasterza i obrazem króla. Między tymi dwoma tytułami można powiedzieć, że mieści się cała historia naszego zbawienia, cała teologia naszego zbawienia. Zauważmy przede wszystkim na ten podział ukazany w czytaniach, tak więc pierwsze czytanie i psalm responsoryjny. Dominuje postać pasterza, a w drugim czytaniu i Ewangelii postać króla. Rozpocznijmy od tego, co pojawia się w Ewangelii. Rzeczą fundamentalną, jaką jest otóż w Ewangelii powrót stworzeń do Boga. Powrót stworzeń do Boga. I co istotne, ten powrót nie odbędzie się bez różnicy. Nastąpi bowiem podział, sąd. Obraz przedstawiony przez Jezusa w mowie, która dotyczy końca czasu, w tej mowie eschatologicznej, jest bardzo poruszający, nawet powiem wstrząsający. Bo Jezus, mówiący zawsze o dobrym pasterzu, który gromadzi owce w jednej owczarni, teraz mówi o pasterzu, który oddziela owce od kozłów. Oddzieli jednych ludzi od drugich. Pasterz z
staje się królem, sędzią, który zasiada na tronie pełnym chwały. To jest ten moment sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która się dokona. Czemu służy ta zmienność obrazów, uroczystość Chrystusa Króla? Co chce nam powiedzieć liturgia poprzez wybór właśnie tych czytań z Pisma Świętego? W ostatni dzień roku liturgicznego. Ostatni dzień. Sądzę, że ta myśl przewodnia jest następująca. Nasze życie odbywa się w dwóch czasach, dwóch wymiarach. Pierwszy czas to nasze ziemskie życie. W nim spotykamy Chrystusa jako dobrego pasterza. I tutaj jakby decyzja w sprawie tego życia należy do nas. To my decydujemy, jakie to życie jest. Jest to czas, który święty Paweł nazywa czasem upragnionym lub dniem zbawienia. Nadejdzie jednak moment, w którym przekroczymy próg i wejdziemy w ten nowy czas. Tam spotkamy Chrystusa już jako sędziego, jako króla. I w tym momencie decyzja odnośnie naszego życia nie będzie już po naszej stronie. Nie będzie należeć do nas. Dlatego nie będzie jakby tu czasu na jakieś dyskusje, tłumaczenia, obrony. W tym momencie ma zapaść wyrok. Będzie to moment, ten dzień. Dies illa. Jak słyszymy w przejmującym utworze rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, gdy pięknie w chór wchodzi na tle monumentalnego, instrumentalnego podkładu Dies ire, dies illa. Ten dzień, w którym przy zdziwieniu natury stworzenie powstanie z martwych, by odpowiedzieć sędziemu, jak czytamy w Piśmie Świętym, kiedy sędzia usiądzie, wszystko, co było ukryte, zostanie ujawnione. Ten dzień. Zawsze, można powiedzieć tak, bo człowiek zawsze oczywiście szuka jakiegoś wyjścia, by uciec przed tą straszliwą myślą pełną powagi. I ludzie wymyślili taką ideę następujących po sobie cyklów życiowych, cyklów istnienia, dzięki którym można zacząć wszystko od początku. Również, jak mówimy, po tym dniu. I myślę, że w naszych czasach też nie brakuje ludzi żyjących tą nadzieją, myślących o coraz to nowych reinkarnacjach po śmierci, kolejnych cyklach życiowych. Akurat taką koncepcję Orygenes nazywa głupią wiarą. Jest to złudna nadzieja, jeżeli w ogóle można mówić tutaj o nadziei. Bóg nie stworzył świata na wzór zabawy w berka, w którym nic nie odbywa się na poważnie, gdyż nie ma nic definitywnego. Jeśli drzewo upadnie, czytamy w księdze Koheleta, na miejscu, gdzie upadnie, tam leży. Nie ma już powrotu. Nie można zacząć od nowa. Nie można wrócić i powiedzieć, tak jak pamiętamy w przypowieści o Łazarzu i bogaczu, przyjść i powiedzieć swoim braciom, że zmieńcie swoje życie, bo skończycie tak jak ja, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Pamiętamy tą przypowieść. Ale moi drodzy, liturgia nie przypomniała nam tych słów w
uroczystość Chrystusa Króla, by nas straszyć. Bynajmniej, bo moglibyśmy odnieść takie wrażenie. Wprost przeciwnie, raczej byśmy odkryli z uczuciem ulgi nawet, jak ktoś budzący się z jakiegoś strasznego snu, że mamy jeszcze czas, że jesteśmy jeszcze w dniu zbawienia. Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. I komentując te słowa psalmisty, list do Hebrajczyków powtarza: zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Nie dajcie się oszukać grzechowi. Tak więc Chrystus jest dla nas nadal dobrym pasterzem, sławionym przez Ezechiela. Jest nim naprawdę, jako że czyni dziś dla nas to, co zapowiedział przez usta proroka. Zgromadził nas na tą niedzielną Eucharystię, na tą, powiemy, niedzielną łąkę, a teraz stoi przed nami jako pasterz między owcami, karmi nas swoim słowem, karmi nas swoim ciałem. I jeśli nawet owca przybyła tu ranna i chora, cierpiąca, rozdarta na duchu przez grzech, lub jest tylko przygnębiona, to On jest gotów opatrzyć jej rany, uleczyć ją oliwą swego przebaczenia i pociechy. Moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko jeszcze raz powtórzyć z radością psalm, refren psalmu, który słyszeliśmy. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Te słowa pełne pokoju, miłości, one pokazują nam, w jaką stronę mamy kroczyć w naszym życiu, jak mamy wejść w ten nowy czas, który Pan nam daje. Czas, który ma być radosny, pełen nadziei i pokoju.